gdy wkroczyli Niemcy, no to też było zamieszanie. Ukraińcy zaczęli nas mordować. Także uciekaliśmy z domu. Nocowałam w różnych miejscach. Ucieczka z domu, no przed Ukraińcami. Siostra mojego ojca została zamordowana na ulicy, na takiej drodze gdzieś tam szła, do innej miejscowości. No i pani, która po sąsiedzku mieszkała, była żoną, była Ukrainką, ale mąż był Polakiem. I ona po prostu przyszła zawiadomić nas, żebyśmy tej cioci nie szukali z uwagi na to, że będziemy zamordowani również przez Ukraińców. I tak została później zamordowana moja kuzynka, również córka tej cioci, bo jedna drugą szukały i w końcu Ukraińcy zamordowali i myśmy zostali gdzieś tam, nie wolno było się zbliżać, bo byliśmy zagrożeni. Oczywiście, zawsze szukali kwatery. Wiem, że nawet w naszym pokoju nocowali żołnierze. Raz byli Rosjanie, później wycofali się, wkroczyli Niemcy, też byli. No to, bo oni noclegi szukali. I w naszym domu to korzystali z noclegu. Ale ci ludzie, obojętni, że to byli Rosjanie czy Niemcy, to akurat ci żołnierze to byli spokojni. Także nawet można było z nimi rozmawiać. To tylko władza była groźna, wie pani. Ale tak jak noclegi były, to wiem, że mama udostępniała pokój dla żołnierzy. Raz byli Niemcy, raz byli Rosjanie. To sobie zapamiętałam właśnie tak. Zależy jak się front przesuwał. W 1942 roku to był u nas wielki, straszny głód. Nie mieliśmy, nie, po prostu nie było. To mama chodziła pod taki parkanik był i tam rosła taka trawa, lebioda jakoś się nazywała, to zrywała tą trawę, gotowała zupę i tam zabiliła jakim mlekiem i taki mieliśmy obiad. Proszę panią, były też, nie wiem, w którym to roku było, taka straszna zima, były straszne temperatury, także ja miałam nogi poobdrażane zupełnie, a z głodu, jakie mam, to mam do dzisiaj ślady na nogach, bo takie gniły mi nogi, takie mam w tej chwili, nam mogę pani pokazać, blizny zostały. Tak, to z braku właśnie głodu, bo nie było co jeść. No.